siema. Dzień dobry, nie ma dzisiaj nie, z nami. Ty nie umiesz dzień dobry. Jak nie, ja dzień dobry robię właśnie najlepiej ze wszystkich. Nie, ty nie jesteś od dzień dobry. Jednego gościa z kanału usunąłem, zarabiasz następny. Goście sam usunął. Gość jest bardzo nie trzeźwym stanie jeszcze, ale wraca do żywych. Nie, gość jest po prostu... Zmęczony. Ale ty też byłeś zmęczony. Słuchaj, ja byłem po prostu zmęczony, bo zrobiłem w sobotę bardzo ciężki trening. Tak. Zresztą ty tak samo, byliśmy obaj zmęczeni. Ale ja mam Słuchaj, ja mam na temat tego zmęczenia tutaj świadka w kulisach. A tak w ogóle to dzisiaj jest konferencja Fame 14, karta walk, niespodzianka, sami jesteśmy w szoku, dlatego złapiemy parę ludzi, porobimy z nimi wywiady, pogadamy, tylko szkoda. Jest najbardziej kasowna podobno i pod względem zasięgów największa karta walk w historii, tak? No pierwszy blok to pokazał, Morański i Kwieciński, tych dwóch dziewczyn nie znam, ty znasz. Lalalalena, czyli Kaśka, tej drugiej dziewczyny nie znam. Później leci Wiewiór z Malczyńskim. Nie, hejter z Malczyńskim. Wiewiór z Krychą. Wiewiór z Krychą, tak. Wiewiór z Krychą, hejter z Malczyńskim. I co tam Park przybył? Z... Strzelił. Coś tam jeszcze walczy. Nie, no na razie styl odkryty, co my widzieliśmy, bo jesteśmy po drugiej przerwie, także jeszcze nie wiemy, kto będzie dalej. Co sądzisz o tej gali Królikowskiego? Wiesz co, powiem ci tak, ja od głupoty jestem bardzo daleko, ja na temat głupoty się nie wypowiadam, toksycznych ludzi i głupich od siebie odpędzam, odganiam, blokuję na Instagramie i tutaj się też nie chcę wypowiadać, chcę być jak najdalej od tego. A właśnie trener, jakie ma zdanie na ten temat? Panie trenerze. Jak pan temat tej walki sobowtórów. Kurde, no już na wszystkim próbują, wiesz, zrobić ten. Jakby niesmaczne, że w tym momencie. Ja tam uważam, że to gdzieś tam powinno być, wiesz, no nie na frikowych. No i kurde, no kontrowersyjnie na maksa, ale no wydaje mi się, że już takie pewne te zostały przekroczone, no bo jakby nie było, czy się lubi jednych, czy drugich, no to tam umierają ludzie, no to wiesz, jeżeli naprawdę Bogu ducha winni ludzie, bo to wiesz, czy po jednej, czy po drugiej stronie ci bardziej tacy nieprzychylni nam, no to raczej gdzieś sobie tam przejdą, przeżyją, a to giną ludzie, którzy nie mają siana, najbiedniejsi, tacy najbardziej, kurczę, poszkodowani, nie dość, że przez los, no to jeszcze tutaj robić z tego jakieś te, no to tak akurat słaby termin, słabo to... Dobrze porównali, tutaj jakby gdzieś oglądałem, jakby zrobić po II wojnie światowej galę i przywódca jakiś polski by się napierdzielał z Hitlerem czy ze Stalinem. Kontra Stalin, no to jeszcze nie podałem kontrowersyjnie, bo najlepiej jakby to wiesz. Nie. Bo jednych i drugich się nie nienawidzi, tak? A tu jednak Zełenski, jakby nie patrzy, jest bohaterem pozytywnym, dobra, tak? Są rzeczy, których się nie tyka po prostu. Dobra, lecimy z tematem. Głośno, dobra? W miarę. Ale nie drzwi mi się to na kanale. No? Jak tam Alan po walce? Ej, ty, jesteś z konkurencji. Ale nie mogę być tu. Wiadomo, że możesz, stary, siemanko. Ale bluzy Haligo nie założyłem. Ej, a co? Ja mam do ciebie pytanie, tak? Teraz. Co sądzisz o twoim pierwszym rywalu, który robi furory na TikToku? Powiem ci, że z tym pierwszym rywalem chętnie się teraz zmierzy. Wiesz? No tak. Mam nadzieję, że ta walka kiedyś dojdzie do skutku. Jest. Może u was? A kurwa, fajnie by było, stary. Ale nie wiem, czy Super Mario nie jest zakontraktowany. Też, nie? Bo on nie zawalczył, więc jego kontrakt pewnie będzie aktywny. Tego nie wiem. A umiesz zrobić ten taniec, stary? Super. Robiłem to, nie widziałeś tego? Nie widziałem tego. Bo ci pokażę. Dawaj teraz. Nawet mi to nieźle wyszło. Jak w psychicznie przygotowany przed walką, bo to czyli, wiesz, ja... Tu będziesz miał ataki ciężkie, podwójne. To czyli ja jestem gotowy na ich dwóch nawet, tylko może nie jednocześnie we dwóch na jednego, ale jestem gotowy, żeby ich pierdolnąć na jednego. I to jest obojętnie, który kurwa, dla mnie to jest bez różnicy, który pierwszy wyjdzie. No to powiem ci, że no, razem byliśmy w szatni przed High League, to była trójka czy dwójka? To była dwójka. Dwójka. Się, bo byliśmy przed High League, bo jesteś sfokusowany, bo tam na maksa przed tą walką. Wiesz, ja też się wystresowałem, bo kurwa mówię, a on wtedy na ważeniu wykurwił mi szczękę z zawiasu, wiesz, ja nie mogę szczęki, do tej pory nie mogę szczęki nawet dociskać się i wiesz, i obawiałem się tylko tego, że tam wejdzie coś i spłynę, nie, kurde, no, miałem do siebie żal, że taki przez taką głupotę mogłoby się coś stać. Tam charakter pokazałeś, byłem w chuj. No i widział, taka szmata, jak on nie docenia tego czegoś, bo wiem, że jakby on dostał cios, to 20 kilo różnicy to jest od chuj. Też gościu to nie był taki 20 kg ciężki, który tam jego stropę czy kultury są. To jest napierdolony z czterydami i kurwa siłę ma. On się napierdalał, nie może powiedzieć, bo się napierdalał, nie? Z takim gościem wyjść, to też jest swój odwaga moim zdaniem, nie? Ale co myślisz, że zrobi coś takiego, że faktycznie będzie walka z Mateuszem, później wejdzie Jacek? Ja mówię, jestem na to gotowy, rzucić propozycję, a jak oni to rozpatrzą, no to ich już kwestia, tak? Dobra, nie trujecie jeszcze, powiedz mi tego, co sądzisz o walce Majewskiego z Radzikiem, jakby się odbyła taka walka?
Majewski z Radzikiem? Już to kurwa, Majewski by nie miał szans. Bo chcemy tego... Chcemy do tego doprowadzić. Nie mamy szans. Co żeś tam nie zrobili za ranę? Ja tam tylko machałem ręcznikiem, kibicowałem głośno, zdarłem gardło, na drugi dzień ludzi mogłem. Nie, śmieję się. No weszło tam, kurde, potężnie. No jak to, Lucky Punch, to jest przecież Lucky Punch, Piotr się z nim umie. Nie może. Słuchaj, żartuję. Raz weszło, to jest Lucky Punch, ale nie, kurwa, że... Co ciągle wchodzi. Taki nie, ma styl walki po prostu. Nie, wiesz co, ja słyszałem to w ogóle tak Diego w przerwie mówi, słuchaj, jak ten, musisz wyprzedzić, zobacz, on cały czas biegł, wyprzeć prawym, sierpowym, wyprzeć prawym i jak ktoś oglądnie walkę jeszcze raz, czy obejrzy, oglądnie, nie wiem, jak się to mówi, bo jestem ze wsi. No to wiesz co, to zobaczę, że Piotrek kilka razy próbował, tylko po prostu nie mógł się wstrzelić, aż w końcu trafił, wyprzedził, podłączył i puf, odłączył. Moim zdaniem powiem, że to była jedna z lepszych walk, jeżeli chodzi o tej fighty. Taka fajna, bo taka dramaturgia, zmiana, wiesz, zmiana ról, Arab cały czas dominował i weszła ta bomba i usnął. Pan. Co? Przepraszam, zapatrzyłem się. Żartuję. Nie, no nie żartuję, ale żartuję. O czym było? Mówiliśmy, zasnął ktoś, poszedł spać. No mówię, że wiesz, tą walkę Arab prowadził, no i nagle wiesz, wszedł taki... Tak, no właśnie, ale to wiesz, to jest tak... Kurde, jeżeli jesteś zawodnikiem na poziomie, to nie możesz sobie pozwolić na takie rzeczy, że lekceważysz, że opuszczasz ręce, że popełniasz jakieś takie błędy. Jeżeli ktoś uważa, że jest dobrym zawodnikiem, a dostaje taki ciężki knockout, to raczej nie jest tak do końca. No kurde, jednak tak jak ktoś wie, właśnie mnie to wkurwiało strasznie, jak czytałem w tych komentarze różne, też się tam stawiłem za Piotrem, że Lucky Punch, że kurwa, bo trzeba się bić w MMA, że coś tam, wiesz, każdy mu ujmował. Stary, jeden z cięższych knockoutów, jaki był na Fejmie, dostał kurwa... czysto na brodę, odłączył mu prąd. To nie ma co. I to jeszcze, a wiesz, że było dużo takich komentarzy, że nic, co się chwalić, nie wygrałeś, przecież to nie ty wygrałeś. Wygrywał, Arab wygrywał dwie rundy. Wygrywał dwie rundy, to czekajcie, to dobra, przepraszam, zwracamy, to wina sędziów, tak? W takim razie sędziowie to chuje, źle wysędziowali walkę i nie wiem, jak mu to możliwe, że wygrał Arab. Jakże wygrał Shelly? No nie, no powinien wygrać Arab przecież, bo przecież wygrywał całą walkę. Dlaczego Shelly wygrał? Sędziowie są nie fair. No, sędziowie byli nie fair i przez to. Dobra, pomijając to tam. Minęło. Powiedz mi, bo tu się dzieje znowu konflikt odświeżył. Ja stoję w kolejce, Murana, kurwa. Murany atakował. Co, ja stoję u nich w kolejce, chłopie, kurwa, ja nie wiem, w jakim oni... A nie, czy oni mają swój świat, tak? My o nim nie wiemy, ja trochę o nim wiem więcej, bo tam miałem już z nim do czynienia, ale oni właśnie robią. Ja w kolejce się ustawię, pierdolimy się, ale mi się pierdolimy. Tak jak, kurwa, kolejce stoję, pierdolimy jednemu, pierdolimy drugiemu. To oni jak chcą, mogą się ustawić do mnie w kolejce, mogą się nie poprosić, kurwa. Może ale jak... słuchaj, ty myślisz, że to, że będą dążyć do tej walki z tobą, czy jednak... Kurwa, są wam rozmowy jakieś i tak dalej, ale ja szczerze, oni mnie tak męczą, mam kurwa ich, ale kurwa ja mnie dalej, jak ty dzisiaj jakieś takie gada, chłopie, zresztą ma drugie, że widziałeś, jak on prania po łbie, wiecie, to są sporty walki, to nie jest tak, że ty kurwa jesteś fajniejszy, bo więcej umiesz przyjąć na głowę kurwa czystych ciosów i nie paść. To kiedyś będzie konsekwencja tego przyjmowania. Już jest konsekwencja, już się kopta gionka, to już są problemy z głową, to już. Czyli walki nie chcesz ogólnie? Nie chcę, ale jak będę musiał to zrobić, to... To są rzeczy niektóre trzeba zrobić, niektóre federacja ci o coś poprosi, wiesz, tam co mam jakieś sam rozmowy, wie. Jakieś tam kurwa te, no zobaczymy. Dobra, nie truję ci, dziękuję bardzo. Wszyscy strongmani są chyba hamami. Jeden się łapie za siatkę, a drugi trener mówi, było tak, że jak odepniemy siatkę, przestajemy, tak? No i było tak, że zapałem cię. Byłem tak, że cię wszedłem ci nogi. Takie było, czekaj. Tak, dwa razy złapał. Sam go trochę kłamie, że to jest bydle. Ucałuj żonę i moje dzieci. Znaczy, gdyby nie miał dzieci. Dobra, słuchajcie, wracając do tematu. Wszedłem nogi i gdzieś tam się poszarpaliśmy i puściłem. A ten kuna, taki wielki dzik z Łowicza. Jaki poszarpaliśmy? Popnął mnie. Poczekaj, popnął mnie. I ja zrobiłem tak i on tak. I jeszcze oznaczył mnie Wojtka Golej. Ale nie było tak? Nie, ja się... To nie ten filmik? Powiem ci tak. Jesteście chamy. My! Trener mówi na 5%, a on chyba rozumiał 95%. Tak. Ja naprawdę, to jeszcze trenerowi oberwało. Szybko, żeby ci czas nie zajmował się, taki pomysł padł. Jak myślisz, zestawić Krzyśka z Majewskim? No, duże wyzwanie dla Daniela. Trzeba jego zapytać. Natomiast duża różnica wagi, nie? Znaczy, gdzieś tam Daniel zbija wagę teraz. Z tego co słyszeliśmy, właśnie waży około 115. Nie, mniej niż 100. Krzyż pomyśli tak do 115, mógłby zejść. Zapytam. No, wiesz, Daniel jest dobrym poddymiaczem i
chciałem go zobaczyć w takiej walce, gdzie będzie jakaś spinka, nie? Nie ukrywam. Do spinki mam jeszcze innego ochotnika dla ciebie, Abusa. Abusa? Tutaj powiem ci, Abus jest dobry. Mówię ci to marketingowo, on ci się sprawdzi i będziesz zadowolony. I też debiuta. I też debiuta, więc pomyśl sobie, Jaka waga? 110, 105. No to piszcie, czy chcielibyście zaraz walkę Abusa z Danielem Majewskim. Tak jest. Dzięki, dzięki bardzo. Pełna propozycja. Zapraszam, zakończenie. Ty twarde, ty. No twarde w chuj. I tym magicznym przyciskiem kończymy dzisiejszą imprezę. To jest. Dziękujemy za oglądanie odcinka. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, łapkę w górę na kanale. I w następnym odcinku powraca trzeci członek. I widzimy się już we trzech. Dzisiaj też jesteśmy we trzech. Jest... O! Siema, pozdrawiam wszystkich. Trzeci kanał. Dzięki. Trzymajcie się.